Rozumiem, że teraz porozmawiamy przez chwilę o nauce, o badaniach naukowych, a w szczególności o tym, jak nowe techniki informatyczne wpływają na rozwój sposobu prowadzenia badań naukowych. I ja bym chciał najpierw zastanowić się może nad tym, co tak naprawdę jest pierwotne, czy system, sposób prowadzenia badań naukowych się zmienia, bo on się zmienia, o czym za chwilę też coś powiem, bowiem są nowe możliwości komunikacji, czy też może to jest odwrotnie, może system badań naukowych zmienia się z jakichś innych powodów i on w pewnym sensie wytwarza presję na to, żeby te systemy komunikacji się rozbudowywały i żeby umożliwiały właśnie prowadzenie wspólnych badań naukowych w innym troszkę trybie. Chciałbym zacząć od takiej refleksji, że badania naukowe zmieniają się, jeśli chodzi o metodologię. One istnieją pewne tendencje w nauce światowej, które niestety często uczeni, oczywiście zabiegani i skoncentrowani na swoich własnych problemach, przeaczają i czasami nie uświadamiają sobie, jak bardzo zmienił się system prowadzenia badań naukowych w wielu krajach. Ta zmiana, oczywiście o tym można mówić bardzo dużo, można ją określić na wstępie jednym słowem. Prowadzenie badań stało się bardzo złożonym procesem. Przez co ja rozumiem parę rzeczy. Po pierwsze, w tej chwili, żeby osiągnąć sukces naukowy naprawdę, prawie zawsze potrzebne jest zbudowanie w danym projekcie, przedsięwzięciu badawczym, czy osiągnięcie pewnej masy krytycznej. Masy krytycznej zarówno jeśli chodzi o osoby, które prowadzą te badania, jak i o aparaturę. Jest bardzo trudno w tej chwili, aczkolwiek to jest ciągle możliwe i ciągle to się czasami dzieje, że w tradycyjnym systemie, że jeden wybitny profesor z jednym, dwoma czy trzema asystentami siadał i wymyślał teorię, która później rewolucjonizowała całe nasze życie. To się może zdarzać, ale będzie się zdarzało chyba coraz rzadziej. W tej chwili buduje się całe konsorcja, jak to mówimy, które stawiają sobie za cel osiągnięcie pewnego wyniku naukowego. Też nie do końca prawdą jest, że się nic nie da przewidzieć w nauce. Ten wynik można sobie próbować zdefiniować. Czasami się realizuje troszkę co innego, ale faktem jest, że badania są w dużej mierze przewidywalne, jeśli chodzi o ogólny zarys problematyki. No i trzeba zbudować to konsorcjum. I otóż wynikiem, ponieważ wszyscy zdają sobie sprawę, że taki typ prowadzenia badań jest najbardziej efektywny, no to powstaje oczywisty problem, jak budować takie konsorcja, jak pożenić tych ludzi ze sobą, jak oni powinni się odszukać i potem w jakim trybie powinni badania prowadzić. Nowe techniki porozumiewania się, w szczególności internet, są rzeczą, która jest całkowicie kluczowa, żeby ten nowy typ badań można było realizować w praktyce. Stąd taka wielka presja uczonych na to, żeby mieć dostęp do szybkiego internetu z odpowiednim oprogramowaniem. W gruncie rzeczy internet jest, no, można tylko dyskutować, czy odkryciem i zostały jak gdyby odkryte na zapotrzebowanie wojska, czy też uniwersytetów, chyba jednak uniwersytetów amerykańskich. I pierwsze połączenia wynikały z tego, że Amerykanie, którzy są bardzo ruchliwi, jednak uznali, że to nie jest pomysł na bezustanne poruszanie się po dużym obszarze i że komunikacja czasami w niektórych zespołach wystarcza. Moim zdaniem pan minister ma absolutnie rację, że nowe techniki są wtórne do zapotrzebowania i gospodarki, i nauki. W pewnym momencie się okazało, że dalsze uprawianie na przykład fizyki w pojedynkę, no już jest prawie niemożliwe. No pewno się kiedyś urodzi nowy Einstein, który będzie grał na skrzypcach albo może na fortepianie i zupełnie odrzuci świat zewnętrzny. Ale ten naturalny postęp świata dokonuje się dzięki pracy mrówek, tych tysięcy czy nawet dziesiątek tysięcy ludzi, którzy uprawiają naukę na co dzień. Z tego punktu widzenia w fizyce na przykład, no, zespoły kilkuset osobowe nie są już niczym nadzwyczajnym. Kilkuset osobowe. Proszę zobaczyć, jakie umiejętności menedżerskie musi mieć szef takiego programu, który kosztuje na przykład kilkadziesiąt milionów dolarów,
i zatrudnia 100 czy więcej osób w procesie badawczym. Zupełnie nowe umiejętności. To już się nie da zarządzać w taki prosty sposób, ty to zrobisz, to zrobi kto inny. Moim zdaniem internet zrobił jeszcze jedno. Trochę zdemokratyzował dostęp do nauki. Pozwolił częściowo choćby dojść do czołówki ludziom z biednych krajów. Więc jeżeli jest wybitny człowiek z dużą głową, jeżeli ma te podstawowe możliwości uprawiania badań, jeżeli wystarczająco będzie ofensywny, nie wyjeżdżając z kraju, może mieć bardzo szybko przyjaciół, kolegów, partnerów w najbardziej rozwiniętych ośrodkach. Tutaj jeszcze, szczególnie w naszych naukach społecznych, gwarantem szybkiego rozwoju jest dostęp do literatury. I praktycznie niemożliwe jest szybkie przeniesienie środków budżetowych tak, żebyśmy mieli pieniądze na wszystko to, co chcielibyśmy przeczytać. Natomiast dzięki internetowi, dzięki dostępowi do wirtualnych bibliotek, praktycznie od 5-7 lat nikt nie ma prawa powiedzieć, że nie może dotrzeć do jakiegoś czasopisma. Teraz już nie wypada pisać listów z prośbą o reprinty do profesorów, bo profesor wysyła jak nie reprint, to w PDF-ie swój tekst jeszcze zanim pojawia się w czasopismach. Także to jest rzeczywiście niezwykły komfort, szczególnie dla nas, gdzie takie nauki jak psychologia to przede wszystkim czytanie tego, co się dzieje na świecie i potem robienie, my nie potrzebujemy wielkich funduszy na przeprowadzenie badań, bo my prowadzimy badania za pomocą nowoczesnego papieru i ołówka, czyli komputerów. Nie potrzebujemy maszyn, takich jak w fizyce, nie potrzebujemy odczynników jak w chemii, nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu jak w medycynie. Czyli tutaj rzeczywiście ja muszę przyznać, że ostatnie 5 lat to jest przeogromna zmiana, która nas mobilizuje i uniemożliwia nam uskarżanie się, że przepraszamy, ale my jesteśmy z innych okręgów. To jest przeoranie w gruncie rzeczy całej świadomości. Szczególnie w naukach społecznych. Pan Heller jako współtwórca polskiego internetu jest współwinny tej sytuacji, w której jesteśmy i jest, mówię to, nie dodam, żeby powiedziałem to w cudzysłowie, ale rozumiem, że pan minister ma szansę się wytłumaczyć ze swoich osiągnięć w ostatnich 12 latach. No, te osiągnięcia są powiedziałbym, budowane pewnej warstwy podkładowej. Ja myślę, że słuchając wypowiedzi panów, trzeba powiedzieć tak, że pewne zmiany ilościowe, bo to są zmiany, które dotyczą prędkości przekazywania informacji i powielania tej informacji. Od początku świata prawie, że ludzie przekazywali sobie informacje w różnych formach, uczeni od czasów starożytnych zapisywali swoje myśli, dzielili się nimi nie tylko w spotkaniach bezpośrednich, ale również wysyłając listy, pisząc korespondencję. Potem nastąpił druk, czyli można to było powielić w wielu egzemplarzach i rozesłać w wiele miejsc, ale cały czas można powiedzieć, dla mnie internet, czy te nowoczesne techniki, już szerzej mówiąc komunikacyjne, to jest po prostu kolejna bardzo istotna zmiana, częściowo jakościowa, w dużej mierze ilościowa, która przyspiesza obieg informacji, przyspiesza wymianę informacji, ale ona powoduje też tą zmianę jakościową, mianowicie przy pomocy korespondencji, pisania listów, no nie sposób jest stworzyć wirtualną grupę obejmującą cały glob ziemski, prawda? Bo chociaż też się wymienia tą informację, to jednak nie da się tego zrobić równocześnie, po pierwsze. Po drugie, nie da się tak łatwo i tak szybko tej informacji replikować, powielać i przekazywać innym. I to jest właśnie bardzo istotna zmiana. Oczywiście technologicznie ten internet 12 lat temu prędkości przesyłu danych i objętość w ogóle tych danych, która mogła być przesyłana, w związku z tym była minimalna, ale w tej chwili no właściwie łatwo można sobie, zwłaszcza w świecie naukowym, gdzie jednak jednym z podstawowych celów nauki, to zresztą widać chociażby w programie Pionier, to jest posiadanie takiego bardzo potrzebnego narzędzia, jakim jest sieć komputerowa, jakim jest sieć rozległa, szybka, która umożliwia szybkie przesyłanie. Tu już teraz nie tylko mówimy o tekstach, mówimy o obrazach, mówimy o... Przecież wizualizacja jest bardzo potrzebna, wizualizacja, możliwość szybkiej wizualizacji w wielu dziedzinach nauki znakomicie przyspieszyła postęp, bo wychwycenie pewnych prawidłowości, wychwycenie pewnych zjawisk jest znacznie łatwiejsze, jest możliwe wtedy, kiedy się to odpowiednio trójwymiarowo, wielokolorowo zwizualizuje, co do niedawna jeszcze było bardzo trudne. Ja sam pamiętam jeszcze
w czasach moich uniwersyteckich, jak była biblioteka reprintów, gdzie się chodziło, czy preprintów, gdzie rozsyłano to ilości papierów, zawsze ci najmłodsi asystenci dostawali niewdzięczne zadanie porządkowania, zawsze czegoś tam brakowało, bo ktoś sobie zabrał i nie oddał. A teraz właśnie to, o czym Pan powiedział, przecież można poprosić, nawet nie trzeba prosić, bo są strony internetowe, na których sobie można wyszukać i ściągnąć. Natomiast jest pewne inne zjawisko, które jest zjawiskiem, które no, też stanowi pewne wyzwanie, które wymaga opanowania. Zjawisko natłoku informacji, bo w tej chwili mamy zaśmiecenie, mamy olbrzymią ilość. Tutaj bardzo słuszny, bardzo celny był ten, było to stwierdzenie o demokratyzacji, bo rzeczywiście każdy ma prawo wszędzie, do najmądrzejszego profesora, każdy może wysłać e-mail zawierający swoje wywody, tylko ile on może tego przeczytać, ile on może odpowiedzieć. Oczywiście mając grupę, mając asystentów, mając zespół, no na pewno może więcej przetworzyć tej informacji, ale ja pamiętam, no ja sam kiedyś jako jeszcze chyba student byłem obarczony przeanalizowaniem wywodu, który podważał teorię względności. Trzeba było znaleźć w takim 15 chyba kartkach bardzo skomplikowanych rachunków ten punkt, gdzie jest błąd. No więc tego typu zachowania mogą się pojawiać znacznie częściej niestety. I teraz właśnie to odsianie ziarna od plew. Ja muszę powiedzieć, że w poprzednim okresie życia to spędzałem, no w sumie jakby to pododawał pan profesor, to pewno powie lata, a ja miesiące w bibliotece, szukając jakiegoś artykułu, grzebiąc za następnym i tak dalej. I szczerze mówiąc teraz, to ja jestem sfrustrowany. Jak przychodzę do naszej biblioteki elektronicznej, mamy ponad 2000 tytułów czasopism amerykańskich w stałej subskrypcji, ale na CD. I program sam mi wyszukuje, ja tylko zadaję temat do szukania i po kilkunastu czy kilkudziesięciu sekundach mam wydruk wszystkich artykułów, w których są odniesienia do tego. O ile większa efektywność? W gruncie rzeczy ten czas, który myśmy spędzali w bibliotekach, no trudno powiedzieć, że był czasem straconym, ale na pewno mniej efektywnym niż w tej chwili. Można poświęcić więcej czasu już na bezpośrednią pracę, na myślenie. No tak, tak dalej pójdzie, to za 5 lat przyjdzie młody naukowiec i powie do mikrofonu artykuł na temat percepcji wzrokowej. Artykuł na temat percepcji wzrokowej jako rozdział książki, maksimum 30 stron na jutro. No, dobrze. Komputer, ja jestem bardzo dużym konserwatystą. Wierzę, że zawsze geniusz człowieka będzie mocniejszy. A tak a propos, teraz pojawił się taki program komputerowy, który nazywa się Plagiat. On służy do sprawdzania wartości autorskiej prac magisterskich. Bierze się pracę magisterską od studenta i prosi się, żeby przyniósł ją w postaci cyfrowej. Wkłada się do komputera, przepuszcza przez plagiat, przez ten program i on pokazuje, czy któreś akapity są wybrane z innych... Panie doktorze, niebezpiecznie znowu wracamy do edukacji. Ja tylko powiem, że my żądamy prac na dyskietkach. To jest pierwszy, najprostszy sposób ograniczenia liczby plagiatów. Ja rozumiem, że ten test tylko wtedy będzie efektywny, jak będzie miał program dostęp do treści cyfrowych, odpowiednio dużych i będzie mógł porównań dokonać przedstawionego tekstu z wielką pulą innych tekstów. Natomiast to rozumiem, jeszcze długo tak nie będzie i można sobie wyobrazić jeszcze za 10 lat albo za 20 pewnie tak, że kogoś, kto przepisze coś z dzieła, które po prostu w postaci cyfrowej jest niedostępne i nikt tego, żaden najlepszy program tego nie wykryje. Więc to jest długa, bardzo droga jeszcze. Natomiast to jest oczywiście w dobrą stronę krok, to jest jasne. Ja ten program też już próbowałem używać i nie wiem, czy to wypada zachwalać tutaj programy, ale bardzo mi się spodobało. Tak, bo to jest problem, który się pojawia, to jest właśnie ze względu na łatwość dostępności treści. Jest taka pokusa, żeby wykorzystać czyjeś treści. To się na niskich poziomach się zdarza częściej niż na wysokich, ale no dzieci w szkole w tej chwili po prostu mają różne treści w internecie i do wypracowań używają z całą bezwzględnością. Ja chciałem panu powiedzieć, że problem etyki w nauce jest problemem absolutnie fundamentalnym. I to problemem, którego znaczenie zwiększa się w zastraszającym tempie. I oczywiście łatwość dostępu do już istniejących tekstów jest jednym z ważnych elementów tego problemu, prawda? Więc ja myślę, że środowisko powinno naprawdę bardzo poważnie pomyśleć o tym, jak walczyć z różnymi wykroczeniami przeciwko standardom uznanym za właściwe w prowadzeniu badań naukowych. Tutaj właściwie sytuacja jest dosyć dobrze rozpoznana.
my wiemy, jakiego typu nadużycia są popełniane. Natomiast zupełnie inna jest sprawa z zapobieganiem im. Nie potrafimy tego dobrze robić i to jest kolosalna bolączka. Ja nie jestem pewien, czy nie widziałbym w tym największego zagrożenia dla przyszłości nauki. To, co pan dał jako przykład, że ktoś w automatyczny sposób będzie tworzył swoje pozornie oryginalne dzieła, to jest oczywiście ekstremalny przykład, ale jest całe spektrum pośrednich różnych nadużyć, które są już w tej chwili możliwe. To jest fakt. Ale też jest jeszcze jeden problem, który wydaje mi się, że jest istotny. No, pamiętajmy, że kiedyś naukę uprawiały jednostki, kilkaset lat temu jednostki, kilkadziesiąt lat temu tysiące, a w tej chwili problem jest jeszcze raz prawdopodobnie problem skali zaczyna działać i chyba trudniej w takiej masie ludzi wypracować jednolity system, powiedzmy, co jest dobre, co jest złe. Jak był mistrz w małej grupie i był twardy i miał konsekwentną granicę pomiędzy tym, co przystoi i uchodzi, a co nie przystoi, to było łatwiej. Natomiast w tej chwili właśnie dzięki nowym technikom młody człowiek znacznie wcześniej może być samodzielny. Niemal samodzielny. Nie zawsze chyba potrafi wykorzystać tą samodzielność wystarczająco etycznie. No ale to mimo wszystko ja wciąż wierzę, że środowisko zacznie w sposób bardziej bezwzględny czyścić się wewnętrznie, bo chyba nie da się tego zrobić z zewnątrz i żadne kary, żadne zapisy ustawowe nie załatwią sprawy. Samo środowisko naukowe powinno być konsekwentne. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, ludzie z zewnątrz oczekują, że naukowcy, że profesorowie, to jest ten wzorzec, do którego powinno się odnosić i na którym można się wzorować. Byłoby bardzo źle, gdyby nasze środowisko nie potrafiło sobie z tym dać rady. Ale problem rzeczywiście nie istnieje tylko w Polsce. Ostatnie przykłady, zresztą opisywane w popularnych tygodnikach, pokazują, że nawet w tych państwach, gdzie system wydawał się jest wystarczająco skuteczny, też no już nawet nie plagiaty, tylko wielkie oszustwa naukowe pojawiają się. Ale chyba powinniśmy wrócić do tego tematu głównego, mianowicie jak będzie wyglądała nauka w przyszłości. Ja mówię nie za 5 lat. Tym ponurym elementom, które też istnieją na horyzoncie, ale które no, z całą pewnością nie zdominują nam całego obszaru nauki w przyszłości. Więc ja może powiem coś, co jest pewno kontrowersyjne. Ja mam wrażenie, że my wchodzimy w swoiste plateau w tej chwili w nauce. W skali świata. Że nie ma wielkich osiągnięć. Że także przeniesienie osiągnięć naukowych na technikę, na sposób życia. W zasadzie to jest wszystko pewne wynalazki i osiągnięcia sprzed 20 czy nawet 30 lat. Poza biologią. Na wojnę, tak? Poza może biologią. To ja się z tym nie zgadzam. Ja się z tym nie zgadzam zarówno z pobudek filozoficznych, ponieważ nie wierzę w to, żeby dla poznania naukowego kiedykolwiek istniał kres. Jak i ze względu na Nie wierzę. Ja mam kres, kiedyś to publicznie cytowałem, że dyrektor Urzędu Patentowego Amerykańskiego pod koniec XIX wieku, czyli już przeszło 100 lat temu, powiedział, że wszystko, co ma być wynalezione, zostało wynalezione. I ja rozumiem, że pan nie tak prosto formułuje swoją myśl, to jest jasne. Ale nie. Ja myślę, że gdybyś każdy z nas ma w kieszeni telefon komórkowy, gdybyśmy rozmawiali parę lat temu, to by nikt nie przewidywał, że to będzie w ogóle w tą stronę szło. Jeśli chodzi o nanonaukę, kolosalne są możliwości, one postępują do przodu. Jeśli chodzi o biologię molekularną i genomikę, to jest oczywiście niewyobrażalne pole Zobaczycie, panowie, co psychologia wam wywinie. Ale ja myślę, że w każdej dziedzinie są takie fale bardzo przyspieszonego rozwoju, kiedy jakieś rzeczywiście przełomowe odkrycia, tak jak, nie wiem, odkrycie mechaniki kwantowej zrewolucjonizowało fizykę na początku XX wieku, tak jak w naukach, powiedzmy, informatycznych ten
przełom nastąpił znacznie później, stosunkowo niedawno, tak jak no, w każdej dziedzinie ma taki moment gwałtownego rozwoju, potem tak troszkę następuje takie spowolnienie, konsumuje się te epokowe tak. rzeczy, wypełnia się te nieznane obszary i potem znowu ktoś odkrywa coś, co albo schodzi o szczebel niżej, tak jak z nanotechnologią, albo przełamuje jakieś takie stereotypy i bariery. Panie profesorze i panie ministrze, ja przewrotnie chciałem sprowokować tę dyskusję, że mnie się wydaje, że zaczyna w tej chwili być okres taki, że gdzieś wyskoczy nowy obszar badań, kompletnie nowy obszar nauki, z którego nie mamy w ogóle pomysłu, gdzie to będzie. Próba przenoszenia trendów obecnych na przyszłość chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. I moim zdaniem, patrząc na przyszłość, ukłon w stronę ministra nauki, ja bym marzył o tym, żeby polski minister nauki był na tyle odważny, żeby potrafił z pieniędzy tych biednych, którymi pan dysponuje, wydzielić pulę pieniędzy na szalone pomysły. Polska jest zbyt biedna, żeby finansować cały obszar nauki, który jest możliwy. Priorytety, co to znaczy? Żadne priorytety. Panie rektorze, pan trzeba powierzy. Szalone pomysły. W tej chwili trzeba spróbować znaleźć pieniądze na swoistą pulę. Ja nie chcę mam nawet pomysł, jak to zrobić. Szalony. Bardzo pragmatyczny. Taki w moim stylu. Bardzo pragmatyczny. Natomiast nie wiem, czy to jest najlepszy temat. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że okres wysycenia w pewnych dotychczas rozwijających się obszarach raczej prowokuje do myślenia o tym, że następny skok rozwojowy, nazwijmy ten nowy impuls w nauce, pójdzie gdzieś z zupełnie nowego obszaru, którego nie jesteśmy w tej chwili w stanie rozpoznać. Więc może dobrze by było w biednym kraju spróbować dać szansę, żeby właśnie tu powstały te nowe pomysły na przyszłość. Panie rektorze, ja osobiście mam wrażenie, że my finansujemy dostatecznie dużo szalonych pomysłów. Aczkolwiek rozumiem, że niestety okazuje się szalone post factum. I to jest z mojej strony troszkę żart. Natomiast problem jest być może częściowo po stronie dystrybutora pieniędzy, ale również po stronie tych, którzy zgłaszają takie pomysły. Ja jestem zarzucony szalonymi pomysłami, ale przeważnie to są pomysły, które albo kwestionują teorię względności, albo kwestionują, próbują skonstruować perpetuum mobile, albo mają tego typu. I tutaj finansowanie czegokolwiek w tym zakresie nie jest takie proste. Jeśli weźmiemy wszystkie możliwe propozycje, które do mnie docierają z zakresu niekonwencjonalnych metod, na przykład leczenia. Od razu bym je odrzucił. Więc krótko mówiąc, oczekuję na pańskie konkretne sugestie, jak przebierać w szalonych propozycjach i jeśli pan mnie przekona, to będę bardzo szczęśliwy. Pierwsza rzecz. Pula super uzdolnionych młodych ludzi, którzy już przejdą doktoraty. Przejdą sito. Sito sprawdzające, że są normalnymi, błyskotliwymi, z pomysłami. Ograniczenie, przepraszam, ale to do mnie też skierowane, od góry wiekowe. Szalonym można być w tym intelektualnym słowa znaczeniu. Pewno jednak standardowo do tej 35, 40, nie później. I może pozwolić tym ludziom myśleć za nasze podatników pieniądze. Pula, z której losujemy co roku, dla przykładu, losujemy, słowo daję, pewną ilość grantów, ale nie pula dowolna, dla wybranych, wyselekcjonowanych, najmądrzejszych ludzi. Dać im szansę nie zajmowania się innymi rzeczami, nie szukania, nie wiem, ilość tam prac zleconych. Zakazać. Kazać im myśleć tylko za nasze pieniądze.